Jest z nami Damian Holecki, online'owo. Zdążyliśmy się z nim połączyć, a zastaliśmy go w bardzo fajnej sytuacji podczas wieczerzy. Witam cię serdecznie, Damianie. Dobry wieczór, witam. Damian, dzisiaj temat rozmowy, czyli taki duet Holecki-Sikora. No bo to przecież kompozytor i wykonawca, autor tekstów, zbliża się jego benefis. Z tego duetu jest kilkanaście tekstów, które się narodziło. Powiedz mi, jak to jest? Ty masz pełne zaufanie i trzeba mieć takie pełne zaufanie, powierzając komuś napisanie osobistego tekstu? Trzeba mieć takie zaufanie, jakbyś powierzał komuś swoją żonę. No, różni ludzie różne zabawy lubią, no ale jak to? Ja liczę na ciebie, ponieważ ja nie mam żony, ale ty mógłbyś na ten temat coś powiedzieć. Znaczy się, wiesz co, jeszcze nikt nigdy nie narzekał, jakże pożyczył żona, nie? Ona tak, mało go do, mało je, i generalnie wraca zawsze do domu, nie? Najważniejsze, żeby wróciła nad ranem, przed szóstą. Tak, z bułkami ciepłymi. To czyli rozumiesz, że co, że taki Edek Sikora nad ranem wracał z takim tekstem i zawsze ci to pasowało? To znaczy, wiesz co, mamy z Edkiem, ja mam do Edka mega zaufanie, ponieważ jak mówię Edkowi, w jakim stanie jestem umysłu czy sytuacji życiowej, to zawsze jest w stanie napisać taką piosenkę, o jaką chodzi, znaczy tekst. Naprawdę, pod tym względem to jest dla mnie fantastyczne, że Edziu czuje życie, ponieważ trochę przeżył i wie doskonale, o co chodzi. Spróbuj kiedyś do Edka napisać, czy zadzwonić, bo niech może by napisał ci tekst z piosenki. Ale to może być ciekawe doświadczenie, no właśnie. Wtedy poczuję się... Troszkę się poczuję jak wszyscy ci artyści, którzy mu powierzają właśnie te swoje jakieś tam uczucia czy wewnętrzne rozterki. Do tego tematu za chwilę wrócimy. Damian Holecki razem z nami, wy też zostawicie. Ciepły dzień, w samym środku lata, tysiąc mil dzieli nas od świata, ty i ja. Damian, teraz takie pytanko dotyczące właśnie tej bliskości, bo chyba dzięki właśnie tej bliskości pomiędzy tobą a Edkiem i tej współpracy powstają takie perełki jak Tysiąc Czerwonych Róż, Jesteś Moim Aniołem, Karolino, Nasz Świat, Nasz Dom. Jak w ogóle doszło do powstania takich perełek i czyżeś przeczuwał, że to będą takie hity po przeczytaniu tych tekstów? Wiesz co, to jest tak, że albo coś czujemy, albo nie czujemy. Jeśli ja piszę piosenkę, dzwonię do Edka, mówię, Edziu, trzeba zrobić taki numer. I on to kuma, łapie to i jest mi w stanie napisać za pierwszym razem taki tekst, który ja akceptuję. To znaczy, że jest mega... że dobrze się rozumiemy, w sensie artysta, elektryzy artystownych. Czy ja nie lubię słowa artysta w ogóle, bo artysta to jest człowiek, który... Znaczy nie, dobra, no, nie wdrażajmy się w to. W każdym razie Edek mnie czuje bardzo dobrze. Ja go też. Wiemy, o co chodzi i jeszcze nigdy się nie zdarzyło tak, żebym powiedział, Edziu, może raz. Edziu, nie ten tekst, może inaczej. On to po prostu wie, on to akceptuje to, co ja czuję i on pisze mi taki tekst. Karolina, tak? Prosty przykład. Dziewczyna, z którą spotykałem się kiedyś, o której ja mu powiedziałem, on się mnie pytał o genezę tego, tak? Skąd to jest, o co chodzi? Mówię, stary, spotykam się kiedyś z dziewczyną, która kiedyś mi prosiła o zrobienie piosenki. Dobra, stary, nic nie musisz więcej mówić. I mogę powiedzieć, że Edek to jest artysta, ponieważ on tak... On czuje bluesa, on wie, o co chodzi, tak? On, nie trzeba komuś tłumaczyć, stary, bluesa się gra tak, tak i tak i nigdy się go nie nauczy grać bluesa, ponieważ on nie będzie nigdy wiedział. Edek wie. Dwa, trzy kwity i Edziu wie, o co chodzi. I to jest wspaniałe łetka. Damian, bo to teraz jakby tak podsumowując to, czyli można powiedzieć, że jak Godosz wystarczyło Edkowi powiedzieć, że kto, to kobieta było i chciała piosenka. Czyli troszkę jakby z niewielkiej ilości informacji on potrafił stworzyć tekst. Czyli trochę jak Śląsko Baba, z niczego zrobił obiad. Tak, tylko dojrzały człowiek potrafi z tych trzech informacji zbudować tekst. Niedojrzały człowiek. Nigdy czegoś takiego nie zrobił.
kto się to przeszedł w życie, kto wie, w którym coś przeżył i o którym może coś powiedzieć, jest w stanie coś zrozumieć i jest do strzału potrafi napisać tekst. Edek tak zrobił. Piosenka Marianna, tak? Zajebisty numer, przepraszam za wyrażenie, który na koncertach się mega sprzedaje, wersji przedłużonej i w krótkiej. I powiedziałem Edkowi, Edek, to ma być Marianna, która jest taka i taka i taka, która ma nawiązywać do piosenki, którą wszyscy znają, tak? Natomiast jest to zupełnie inny numer, o zupełnie czymś innym. I co się okazuje, że Marianna, stary, to jest teraz hit na każdej imprezie, na której gram, tak? No jest. Tym bardziej jeszcze ten motyw, kiedy ty początkowo sprzedajesz ta wersja ludowo, powiedzmy, tak? Gdzie ludzie ją łapią, a potem ta sama Marianna pojawia się w twojej Mariannie. Dobrze, Damian. To jest odważny projekt, ponieważ trzeba być trochę odważnym, żeby numer, który zna cała Polska, przekształcić w coś innego, tak? A zarazem będzie to też fajne i będą to ludzie kupowali na koncertach, tak? A więc to jest jakiś taki kunszt i za to Edka cenię, że on po prostu potrafi to wykorzystać, zrobić. Znamy się z Edkiem tyle lat, że trochę mnie zna i też wie, co czuję, bo to jest bardzo ważne, że ktoś, kto pisze teksty, wiesz, nie da się pisać teksty do człowieka, którego poznajesz na ulicy. Wiesz co, chodzi? Teksty się pisze do ludzi, których musisz zaprosić przynajmniej raz, dwa, trzy razy na kawę, na jakiś poczęstunek, muszą z tobą coś przeżyć. Wtedy oni napiszą ci dobre teksty. Bo to są ludzie, którzy wtedy będą wiedzieli, o co chodzi. W jaki sposób? Zdarzają się przypadki, ktoś mówi, co ci napisze tekst i powie ci, no stary, jest fajnie, ale to będzie fajnie udawane, a w przypadku Edka to nie jest udawane, to jest fajne. Dobra, na tym zakończymy. Wracamy już za chwilę, panie, panowie, Damian Cholecki razem ze mną do analizy tekstu przejdziemy. Taką maturę, powiedzmy. Las już za horyzontem woła, gęsta mgła, zmierza w naszą stronę ciemna noc, już opłata tysiąc morskich fal. Damian, to teraz taki moment analizy tekstu. Znaczy się nie tyle, żeby my jakoś przeanalizowali go razem, ale bardziej jak ty go analizujesz, kiedy Edek już gotowy tekst ci wysyło. Jest tam jakoś taka analiza, nie wiem, fonetyczno, patrzysz, czy to tam pasuje merytorycznie, czy... No w ogóle, jak to robisz, żeby ten tekst już zaakceptować? Wiesz co, ja pracując z Edkiem, znamy się już na tyle, że ja zawsze mu piszę tak zwany slagboard. Znaczy ja piszę teksty, ale nie lubię tego robić, ponieważ zajmuje mi to kupę czasu. Wolę pisać piosenki, ale zawsze wiem, o czym ta piosenka ma być. Czy piosenka Jesteś moim aniołem, a więc podałem Edkowi slagboard. Jesteś moim aniołem, jesteś moim marzeniem, ideałem, wiesz. Ja miał już oparcie, tak? Piszę piosenkę Nasz dom o COVID-zie, tak? To dokładnie mu powiedziałem, co chcę, żeby w tej piosence było. Zawsze staram się refren... Znaczy generalnie to tak, jestem współautorem refrenu tak 3/4 i to jak ci to przyzna, że po prostu ja wiem, o czym ma być piosenka. Znaczy nie piszę nigdy piosenki na tej zasadzie, że piszę piosenkę i niech mi ktoś napisze tekst, tylko piszę piosenkę i wiem, co w tej piosence ma być w refrenie. I to jest dla niego bardzo ważne, to jest dla niego... Przypuszczam, dla Edka to jest dla kogoś, kto pisze teksty, to jest 60% roboty. Bo jak on wie, co, o czym on ma pisać już, tak, dla artysty, czy dla kogoś, kto będzie wykonywał utwór, bo ja nie lubię słowa artysta, przepraszam, to w tym momencie ktoś, kto pisze tekst, już wie, o co chodzi. Bardzo zgadzam się z tobą, tak? Tak, zgadzam się z tobą, dobra, ale... Zatem on przyszedł do baru i powiedziałbyś, i twój kumpel by wiedział, jakie piwo lubisz, tak? No. Na tej samej zasadzie. Powiedz mi, a jak długo na przykład taka analiza tego tekstu przez ciebie, żeby już było zaakceptowane? Bardzo krótko. W 89% Edkiem nie mam żadnych problemów. Zawsze akceptuję teksty, czasami się z nimi nie zgadzam, ale po takiej wstępnej analizie, później głębszej, stwierdzam, że to jest dobrze napisane. Nasz świat, nasz dom, tak? Ja uważam, że to jest jeden z lepszych tekstów, które powstały, ponieważ jest to tekst, który nawiązuje... On ma takie
tak w sumie to on taki dwuznaczny jest, tak? Bo to jest tekst o miłości, o rozstaniu i o COVID-zie, tak? O tym, o tych problemach takich, wiesz, zupełnie innych. Gdyby zrobić dwa klipy do tego, zresztą, no, co tu szukać? Powstał drugi klip do tego, który nawiązuje do sytuacji naszej, czy europejsko-politycznej, granicznej i tak samo się to dobrze sprzedało, tak? A więc jest to mega głęboki tekst, za którego mam wielki szacun do Edka i to jest fajne właśnie, że ten tekst jest tłumaczony w dwójnasób, tak? Że można i tak, i tak. I to jest sukces. Każdy znajduje swój świat, swój dom. Damian, wracamy już za chwilę właśnie do tych tekstów napisanych przez Edka. Troszkę porozmawialiśmy już o tych tekstach, nasz świat, nasz dom też wymieniony tutaj, ale chciałbym Cię spytać o Twój ulubiony tekst Edka Sikory. Czy na przykład go znasz, pamiętasz, czy to jest jeden z Twoich tekstów, czy też śledzisz? A może można w ogóle tak, że słuchasz artysty, który śpiewał i go też, to mu Edek napisał? Wiesz co, ja nie wiem, co Edek napisał, bo nie śledzę jego twórczości. Takiej tekstowej typowo, natomiast wiem, że Edek napisał dla mnie kilka fajnych rzeczy i ja długo nie pisałem piosenek, zawsze robił to ktoś za mnie, ale od czasu, kiedy zacząłem pisać piosenki i może inaczej, piszesz piosenki, znajdziesz kogoś, kto cię rozumie, kto cię zna, rozmawialiśmy o tym wcześniej, a kto cię rozumie, wtedy temu komuś jest bardzo dobrze i łatwiej napisać tobie dobrą piosenkę. I to jest właśnie to, co nie wiadomo, że my się znamy na tyle, bo znamy się trochę lat i przeżyliśmy niejedną. Ja też widziałem Edka w różnych sytuacjach, na prostej, krzywej i na fantastycznej. I to jest fajne w nim, że on potrafi z racji tego, że dużo przeżył i widział, napisać fajny tekst, ponieważ mnie zna. To jest to, o czym mówiłam przedtem, tak. Może jakiś taki swój ulubiony tekst? Wiesz co, czy ulubiony tekst? Jest kupa fajnych piosenek, które napisał mi Edek. 17 mi się udało naliczyć. Znaczy jest ich więcej, bo to są piosenki, które chyba są z ostatnich płyt, natomiast tak naprawdę to Edziu napisał więcej tekstów. Może nie chce się do nich przyznać. W każdym bądź razie... Nasz świat, nasz dom to jest taki tekst, który jak czytam i śpiewam, to wierz mi, że zawsze mnie kładzie na opadki. Bo musisz pamiętać, zresztą sam wiesz, bo to była taka pierwsza piosenka covidowa, która powstała, którą zrobiłem w domu z moim takim przyjacielem, który skręcił fajnego klipa w Katowicach, latał, wiesz, nad Katowicami, gdzie były puste ulice, wszędzie było pusto, była cisza, pusto. I ten numer uderzył. Dla mnie to były takie dzwony Zygmunta, wiesz, to tak zabrzmiało jak... No to było straszne poniekąd, ale zarazem fajne, tak? I ten tekst analizowany po raz któryś i za każdym razem wydawało się, że on jest po prostu o czymś innym. I to jest właśnie piękne i mówiłem o tym już, że za to cenię Edka, że jest to tekst ponadczasowy, który po prostu potrafi wiązać pokolenia, sytuacje, życie i to jest niesamowite w tym tekście. To już wiemy, jaki tekst. Damian, za chwilę ostatnie pytanie. Szykujemy się. Państwo zostajecie razem z nami. W imprezowym kalendarzu bardzo ważna data, 8 października tego roku, Chorzowskie Centrum Kultury. Tam też wystąpisz na scenie podczas benefisu Edka Sikory. Będzie też czas na to, żeby troszkę uhonorować tekściarza. Już jest jakiś plan na to wszystko? Może jakiś scenariusz tego, jak wystąpisz? Jako piosenka? To znaczy, że nie mam scenariuszu, ale chciałbym bardzo, żeby było to zupełnie inaczej niż zawsze. A więc chciałbym wystąpić z fortepianem, zaśpiewać
tyle, ile trzeba, żeby było fajnie i żeby to był absolutny live, to znaczy zero półplebeków, zero ćwiartek, zrobić to z fortepianem. Tak, na serio, na poważnie, żeby było to zupełnie inne od tego, co było zawsze. Wydaje mi się, że to jest najlepszy przekaz na tych koncertach, zresztą kończę zawsze z fortepianem, coverem lub nie coverem i jest to takie mega połączenie z publicznością, która zresztą śpiewa piosenkę, że nie założyłem nic piękniejszego, to jest mega interakcja. To jest takie uwieńczenie koncertu, na sam koniec ludzie śpiewają piosenkę, którą ty wykonujesz z fortepianem, śpiewasz do nich i oni to kończą, co jest, nie ma nic piękniejszego, ja nie zauważyłem, żeby na swoich koncertach, które gram, a gram ich trochę, żeby było coś fajniejszego. To jest takie odkrycie, wiesz, odkrycie, na które sobie mogę pozwolić i to jest fajne. Dlatego tak chciałbym właśnie, żeby wyglądał mój występ u Edka na Benefisie. A czy organizatorzy na to pozwolą? No to już pytanie do nich. Damian, wielkie ci dzięki za te wspólne spotkanie. Ty kończysz wieczerzę, smacznego rozjeszcze ci życzę. No i widzimy się. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło, pa, pa. Damian Holecki był razem z nami, a my już za chwilę wracamy do dalszej części programu.